Cześć kochani, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Miałam w zamiarze troszkę więcej pogadać na wstępie, ale niestety już muszę w tej chwili wychodzić. Dzisiaj jest stylizacja taka troszeczkę przejściowa. To, co się dzieje w ogóle za oknem, to jest szałciał. Rano był po prostu przymrozek, teraz jest pogoda po prostu jak wiosenka. Przepięknie świeci słońce, jest strasznie cieplutko, więc dziwna sprawa o tej porze roku, że tak właśnie wyglądam. No ale pogoda za oknem na to wskazuje i na to pozwala. Dobrze moi drodzy, bez żadnego gadania, bo nie mam czasu, ale ten gadam. Także zaczynamy od makijażu. Makijaż mam w sumie poprawiany, jeśli chodzi o strefę twarz podkładową, dlatego że już od 5 rano go miałam na twarzy, a teraz wyjeżdżam, jest godzina 15 do pola, więc zmyłam, nałożyłam ponownie. Oczywiście pan musi jechać. Jezus, jaki głośny motor. Także zmyłam podkład, nałożyłam od nowa. Na oczach mam takie mocniejsze, troszeczkę smoky eye, takie nie za mocne w kształt, wiecie, takiego kociego oka. Na ustach Made Blossom od Avonu, ta taka szminka, wykończenie matowe. I to tyle, jeśli chodzi o makijaż. Fryzurę mam, widzicie, koka i tutaj takiego zawijasa. Zrobiłam Wam właśnie identyczną figurę, tak, geometryczną, może ja zafigurowałam na lodzie. Wam taką samą fryzurę, na pewno już jest na moim kanale. Paznokcie takie, jak widzicie, ciapki, dziwaczne, widzicie, każdy palec inaczej. Jeśli chodzi o strój, to tak, pod spodem koszulka czarna z Choice, bardzo fajna, bardzo ją lubię, wsadzona w środek w moje ulubione spodnie, najulubieńsze, zdziwienie, nie ma spodnie w kropki, oczywiście, że tak. Na to wszystko mam tutaj żakiet również z Choice, taki łososiowo-pudrowo-różowy, taki wiecie, taki dziwny ma kolor, ani to pudrowy róż, ani to łosoś, taki troszeczkę jakby pomiędzy. I na dole mam lity, które mam ze sklepu Rynee, pokazywałam Wam je w holu, bardzo je lubię, są bardzo wygodne, właśnie jadę na zakupy i właśnie jadę w nich. No i dobra, kochani, to tyle bazą przedstawienia, miało być krótko, a jednak się nazbrało, Franki szczeka, wszyscy mi dzisiaj przeszkadzają, bardzo Was przepraszam. Pierwsza stylizacja i niestety takie problemy, także zapraszam Was teraz, żebyście sobie zobaczyli całość. Myślę, że to będzie to. Kochani, dzisiaj druga stylizacja i tak dla spostrzegawczych ten look pojawił się właśnie w moim ostatnim Get Ready With Me, ale korzystając z tego, że ogólnie nagrywam na powietrzu, tam tylko były takie, wiecie, skrawki całej stylizacji, postanowiłam Wam nagrać właśnie do tego lookbooku całą stylizację, jak to dokładnie wygląda i opowiedzieć Wam, co i z czego mam. I co, moi drodzy, ogólnie cały ten look, makijaż, fryzurę możecie zobaczyć w ostatnim Get Ready With Me, dowiedzieć się, jakie dokładnie tam rzeczy na siebie w sensie makijażu nakładałam, także Was tam serdecznie też zapraszam, podlinkuję Wam od razu ten film tutaj pod spodem. I tak szybciutko o makijażu. Makijaż, jak widzicie, taki, albo też nie widzicie, bo słońce mocno świeci. Taki jesienny, rdzawa kreska na dolnej powiece, do tego szminka taka bordowo-czerwona, taka, wiecie, typowo myślę, że jesienna, właśnie z Inglota w numerze 516, seria matowa. Fryzura też mi się kojarzy tutaj troszeczkę z jesienią, taki warkocz na bok pleciony. Też taki filmik Wam nagram, żebyście wiedziały dokładnie, jak robiłam tą fryzurę. I to tyle, jeśli chodzi o makijaż i właśnie też włosy. Paznokcie też takie jesienne, czarno, takie rdzawo-pomarańczowe. Zrobiłam sobie czarnym lakierem, polowałam paznokcie i tutaj tak jakby coś a la ombra, taką łąbeczką przytykałam ten rdzawy kolor i takie coś mi fajne wyszło. Bardzo lubię właśnie takie malowane paznokcie. Jeśli chodzi o ubiór, a może dodatki. Najpierw to z dodatków mam naszyjnik, który pochodzi ze strony Dressnik. Bardzo go lubię, uwielbiam i on też właśnie daje taki fajny efekt do tego liścia. To typowo jesienny, myślę. Jeśli chodzi o
ciuchy, to pod spodem mam czarną koszulkę z Choice, którą uwielbiam po prostu. Na to mam kurtkę taką właśnie jeansową, bardzo fajną, delikatnie w takim rokowym stylu, również z Choice. Też ją uwielbiam, też ją po prostu kocham i naprawdę nosiłabym ją codziennie i nie ściągała w ogóle. Jeśli chodzi o spodnie, spodnie też są z Choice, czyli można by rzec, że taka stylizacja Choice'owa i spodnie takie dresowe. Dajcie mi znać, co w ogóle wymyślicie o łączeniu dresów do szpilek, bo akurat mam szpilki, może nie takie typowe, bo lity, ale właśnie wysokie buty. Dajcie mi znać, co o tym myślicie. Ja tak dzisiaj połączyłam i powiem Wam szczerze, że nawet mi się to podoba. Czyli spodnie mamy z Choice, takie troszeczkę dresowe, i lity, które pochodzą ze sklepu Rye&Nye chyba. Albo Rye&Nye. Coś takiego też Wam podlinkuję tutaj, jak nie zapomnę oczywiście. I co, moi drodzy, to było tyle bazą przedstawienia. Ja się nadal cieszę tą pogodą. Nagrywam dla Was takie, wiecie, urywki tej stylizacji i trzymajcie się. Zobaczcie teraz, jak wygląda cała ta stylizacja razem i oczywiście zapraszam też na ostatnią stylizację, która się pojawi potem. Ostatnia stylizacja, troszeczkę inaczej niż zwykle na innym blazer, zresztą każda z tych stylizacji była kreszona gdzieś indziej, także takie małe może urozmaicenie. Słuchajcie, dzisiejsza stylizacja już taka bardziej jesienna, pogoda się totalnie zepsuła, jest bardzo zimno, wieje i szaro-bury ponuro, dobrze, że nie pada. I mamy oczywiście sweter na sobie, ale zacznijmy standardowo od makijażu. Makijaż taki też jesienny, wykonany paletką Iconic 3 z Make Up Revolution, którą po prostu uwielbiam i codziennie używam. Taka jesienna kreska na dolnej powiece. Do tego czerwone usta, usta marka Belle i to jest seria Royal Made w numerze 04, ale powiem Wam szczerze, że troszeczkę jestem zdziwiona nazwą tej pomadki, bo jest to pomadka matowa. Ona daje kompletnie kremowe i bardzo takie świecące wykończenie. Około, tak myślę, godziny właśnie się dopiero staje taką delikatnie matową pomadką, więc troszeczkę tutaj jestem taka, wiecie, zdziwiona. Bardzo ciężko ją nakłada, dlatego że jest mega kremowa, po prostu jak masełko jedzie po ustach i wiecie, przemieszcza się wszędzie, także miałam duży problem, wymazałam się, mam nadzieję, że to zmazałam i nie widać tego. Także usta czerwone dzisiaj. Jeśli chodzi o fryzurę, to widzicie, mam rozpuszczone włosy, rzadko noszę rozpuszczone włosy, ale dzisiaj zdecydowałam się, że jednak zostawię tak spięte do góry i tak to właśnie wygląda. Jeśli chodzi o paznokcie, czarno, takie przeźroczyste. Ten palec ma tutaj, jak widzicie, taki w kryształkach, kryształki z Avonu, tutaj też kryształki czarne pomieszane właśnie z takim delikatnie połyskiem, bo te reszta paznokci to jest to samo, ale to już jest taki matowy lakier i to też jest seria właśnie z Belle i to jest jakiś taki Made Glam bodajże, coś takiego, czarny kolor. Także tak wyglądają moje paznokcie. Bardzo polubiłam się z tymi kryształkami. Dalej, jeśli chodzi o ciuchy, to jak widzicie, tutaj na pierwszy rzut idzie komin. Komin mam z H&M-u, taki czarny, zwykły, za 19,99 go kupiłam. Dalej mam sweter, jasny sweter ze strony Shinside. Tutaj Wam oczywiście podlinkuję, bardzo fajny. Nie należy on do najbardziej takich delikatnych i najmniej gryzących. Troszeczkę takie ma, gdzie nie, gdzie tak mnie delikatnie ugryzie, ale nie jest źle. W każdym razie podoba mi się, ładnie jest, ale nie jest jakiś taki mega, mega delikatny. I dalej mam spodnie z wysokim stanem, które pochodzą z Choice. Widziałyście w ostatnim holu. Wysoki stan jest tutaj zakryty, bo niestety niezbyt dobrze na mnie leżą, więc sweterek troszeczkę to zakrywa. I na dole mam buty z CCC, które Wam też pokazywałam w jakimś tam
holu, które bardzo lubię takie ciężkie. Na wierzch będę miała kurtkę też Choice, właśnie taką cięższą, taką bardziej rockową, więc myślę, że buty tutaj jak najlepiej się zgrywają właśnie z tą kurtką. No i co, moi drodzy, to by było na tyle w tej stylizacji. Teraz Was zaproszę oczywiście, żebyście sobie zobaczyły, jak to wygląda wszystko razem. I co? To by było na tyle. Ja się z Wami żegnam. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Bardzo Was proszę, żebyście mi pisały standardowo, która stylizacja przypadała Wam najbardziej do gustu. I przesyłam Wam teraz moc buziaków. Trzymajcie się i oglądajcie teraz dalej. Buziaki!